Słuchajcie, mam tutaj rewolwer, ok? To nie są karty, to jest rewolwer. Wyjmuję go z kabury. A to naprawdę, to nie są karty. To są naboje, ok? To są normalne naboje, ostre naboje. Wybiorę teraz kilka z nich. Niech to będzie czwórka serca. Trójka serca, as serca. I dwójka serca. Wystarczy. Teraz pokażę wam coś naprawdę niezwykłego. Spójrzcie. As, dwójka, trójka i czwórka, ok? Wyrównuję. Odkładam resztę kart, bo nie jest nam potrzebna. Teraz spójrzcie. Mamy więc asa, dwójkę, trójkę i czwórkę. To są nasze naboje, które teraz załaduję ładnie do naszego bębenka w rewolwerze. Ok? Są teraz w rewolwerze. Obkręcam bębenek i w tym momencie jedna z kul weszła do komory. Dwójka, czwórka. O! To as wszedł do komory. Trójka. Ok? Zobaczcie, as jest w komorze. Zrobię to jeszcze raz powoli. Zobaczcie, składam karty. Obkręcam bębenek. I tym razem, jak widzicie, dwójka jest w komorze. Ok? Jeszcze raz, zobaczcie. Po prostu składam. Obkręcam. I tym razem, jak zapewne wiecie, trójka znajdzie się w komorze. Trójka. Ot tak, po prostu. Ok, pokażę wam to jeszcze raz. Może troszkę inaczej. Zobaczcie, mamy w komorze jeden nabój. Zakrywam go. Po prostu strykam palcami. I spójrzcie. Wszystkie karty znowu są w prawidłowych pozycjach. Ok? Zobaczcie, po prostu strykam. I tym razem as serce, trójka serce, czwórka serce znajduje się w komorze. Spójrzcie, to naprawdę jest czwórka serce, ok? Zobaczcie. Wkładam teraz naszą czwórkę serce na koniec. Ok? Strykam palcami. Spójrzcie, trójka serce, as serce, dwójka serce i czwórka serce. Czyżby się nic nie stało? Nie do końca. To czas, aby wystrzelić z naszego rewolwera. Przygotujcie się, bo wszystkie te karty są czerwone. Wszystkie te karty są czerwone. Ale wiecie co? Co jest najlepsze? Że nie tylko te karty są czerwone, ale cała talia jest czerwona. I dlatego ten trik nazywam właśnie rewolwerem.